Cześć, tu Mami. Bardzo chciałam Wam podziękować już zawczasu za ostatnie miłe słowa i to w wiadomościach prywatnych na moim Instagramie czy na mailu. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jest mi bardzo miło, że pozytywnie odebraliście zmianę, o którą będziemy walczyć, czyli wiecie, że filmy będą w środę i w sobotę. Zobaczymy, jak długo wytrwam, więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tak mili, że piszecie do mnie w komentarzach, że chcecie w tych komentarzach porozmawiać. No i co? Dzisiaj będzie projekt Denko. Mimo tego, że w czerwcu był projekt Denko, to w lipcu też się tego dość trochę uzbierało. Tak więc przechodzimy do filmu i dzisiaj odnośnie komentarzy dajcie po prostu znać, czy mieliście coś z tych rzeczy i możemy wejść w jakąś interakcję, dlatego że ja po prostu lubię z Wami rozmawiać, pytać, słuchać Waszych poleceń i tak dalej, więc po prostu dajcie znać, co myślicie na temat tych rzeczy, czy macie jakieś lepsze alternatywy. Z chęcią posłucham. Projekt Denko i recenzja. Lipiec 2020. Lecimy. Pierwszy produkt to produkt, który trochę mnie zawiódł, dlatego że czytałam jego recenzje w internecie i większości osób się podobały. Nawet gdzieś tam w drogeriach śledziłam, gdzie mogłabym go dorwać. Nie tak, że kupiłam go całkowicie przez przypadek. I mowa tutaj o Jantar, regenerujące serum do rąk SOS. I teraz tak, po pierwsze, będąc już w połowie tego opakowania, pompka się zepsuła. Pompka po prostu... Nie, koniec pompowania. Mimo że próbowałam ją odtykać i tak dalej, to nic nie pomogło, więc byłam skazana na rozkręcanie każdorazowe, żeby dostać się do produktu. Jeżeli chodzi o serum, to powiedziałabym, że był to po prostu taki krem. To znaczy... Na noc to było za słabe, a ja głównie tak stosuję kremy do dłoni. Jeżeli chodzi o ten produkt, byłam rozczarowana wydajnością, dlatego że on taki wydajny nie był, jakoś nie koił moich dłoni i mimo tych pozytywnych opinii w internecie ja zdecydowanie nie polecam, szkoda Waszych pieniędzy i też mimo, że to nie jest drogi produkt, to właśnie ta wydajność tutaj jest rozjazd, ale szkoda też Waszych nerwów, dlatego że po prostu bardzo mnie denerwuje, jeżeli produkty z pompką już po 1/3, 2/3, no cóż, ta pompka okazuje się bezużyteczna. Kolejny produkt to produkt, wobec którego też nie jestem neutralna, dlatego że jest to produkt, który ma bardzo pozytywne opinie i mnie też bardzo pozytywnie zaskoczył. Natomiast wydajność jest po prostu karygodna. Jest to Bielenda masełko do rąk odżywczy banan. Ma ono tylko 50 gram. Jeżeli chodzi o ten produkt, to tak, po pierwsze przepięknie pachnie, bardzo ładnie nawilża, regeneruje... Dość szybko się wchłania, rozprowadza się po prostu fantastycznie, ma fajny, estetyczny pojemnik, ale teraz uwaga, gdyby on w tej samej cenie, czyli chyba 12 czy 14 zł, miał 100 gram, moglibyśmy porozmawiać. Gdyby w tej samej pojemności kosztował 6 zł, moglibyśmy porozmawiać, bo regeneracja naprawdę jest fantastyczna, używałam go też na przesuszone kolana, zrobił furorę na jednym wyjeździe, jak wszyscy byli po prostu popaleni po kajakach i tak dalej, ale to jest produkt naprawdę niesamowicie niewydajny. Jeżeli zależy Wam na tym, aby niezbyt często kupować kosmetyki do pielęgnacji, to po prostu omijajcie go szerokim łukiem. Bardzo mi szkoda, dlatego że jest super, ale ta wydajność jest... No, kupiłam dwa opakowania, jedno po drugim i każde starczyło na mniej niż 3 tygodnie, a to już jest źle. Produkt, który szybko przelecimy, no bo wiadomo, że już go nie dostaniecie, przynajmniej ja go już nie dostanę. Balea DM, malinowy balsam do ciała, który fajnie nawilżał, miał intensywny zapach, który mi nie przeszkadzał, ale ani go nie dostaniemy, ani nie był też jakiś niesamowicie nawilżający, więc lecimy dalej. Produkt, który wzbudza wiele kontrowersji, może nie kontrowersji, ale niesie ze sobą różne opinie. Ja go wyrzucałam przy Was, przy Clean With Me, szafka z łazienki, mogę go Wam podlinkować tutaj na dole albo na końcu filmu, zachęcam. W każdym razie jest to John Frieda, ten spray, który ma powodować to, że będziecie mieć takie fale na włosach, natomiast nie wiem jak Wy, dajcie znać, czy używacie takich produktów, ale ja zrezygnowałam, nie chcę niszczyć moich włosów solą, a bardzo podobny efekt wydaje mi się mimo wszystko uzyskam, jeżeli same końcówki włosów zwiążę w taki
no dosłownie wiszący koczek na końcu i wtedy one się same kręcą. Zresztą dzisiaj moje już są prawie wysuszone i też uzyskuję taki w miarę podobny efekt. To jest efekt, który możecie uzyskać w lepszy, mniej chemiczny sposób, zwyczajną gumką. Ja już wtedy wspominałam, że go dostałam, ale prawie nie używałam. To produkt bardzo przeze mnie chwalony, bo jest to zdecydowanie mój ulubieniec. Jest to Lovely pomada do brwi. Chwalę ją za to, że jest po prostu jak masełko, że ma bardzo fajny, naturalny kolor, że ten pędzelek też jest wystarczający do nakładania, że cena jest fantastyczna, bo na promocji kosztuje tylko chyba 15 zł. Ja miałam akurat w odcieniu 02 i to, co tutaj widzicie, to jest moje niedopatrzenie. Dlatego, że mogłabym go zapewne używać jeszcze trochę dłużej, ale raz go zostawiłam niedokręconego i po prostu przez noc go wykończyłam. Nie chcę inwestować w Duraline, dlatego że ja nie mam tak dużo woskowych produktów do brwi. Raptem teraz dwa, albo i nawet jeden. Jeden woskowy, jedną pomadę do brwi, więc po prostu już więcej nie potrzebuję. Nie będę kupować następnych, jeżeli chodzi o Lovely, myślę, że wrócę, ale dopóki właśnie nie zużyję Eveline, jeden mi wystarcza. A! I bardzo polecam, jeżeli odpowiada Wam pomada z Eveline, jeżeli odpowiada Wam pomada z Vibo, to ta jest jeszcze trochę inna, lepiej się rozprowadza, ładniej się nią pracuje i ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jeżeli chcecie spróbować czegoś nowego, to zdecydowanie polecam. Nie będę Was zanudzać. Bielenda, wegańska maseczka regeneracyjna. Jest to maseczka z glinką różową i nie będę Was zanudzać, dlatego że wiecie, że to daje nawilżenie, pupa jest twarz jest gładka jak pupa niemowlaczka, nigdy nie dotykałam, ale podobno tak jest. Jest ładnie kojąca, pięknie łagodzi zaczerwienienia, pięknie pachnie, świetnie się stosuje i ja wiem, że uważam bardzo na zakupach internetowych, ale zawsze jak robię zakupy internetowe, czyli teraz aktualnie chyba raz na dwa miesiące, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe, to patrzę i jeżeli jest w sklepie, to po prostu kupuję. Produkt, który zaczęłam stosować w inny sposób niż kiedyś, Garnier nawilżająca maska w płacie. I słuchajcie, kiedyś robiłam to zupełnie źle, przyznaję się Wam, dajcie znać, czy Wy też mieliście takie problemy, a raczej głupie pomysły. To znaczy, w opakowaniu jest trochę jeszcze substancji nawilżającej, wiadomo. Kładziecie tą maskę na twarz, ona nawilża, regeneruje, jest po niej fajny efekt, aczkolwiek wolę tą niebieską mimo wszystko. I robiłam coś takiego, że zwijałam sobie to opakowanie, zatkajcie uszy, jeżeli jesteście wrażliwi, a zostawiałam na, wiecie, dwa dni i ono wtedy nasiąkało z powrotem tą esencją i nakładałam na twarz drugi raz. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłam sobie, że wszelkie te mimo wszystko brudy, wydzieliny z mojej twarzy, które były, miały kontakt z tą maską, kisiłam sobie przez dwa dni w opakowaniu i wyciągałam i nakładałam drugi raz na twarz i byłam zadowolona z efektu, więc bardzo przepraszam, jeżeli kogoś teraz dosłownie przekręciło. Natomiast teraz stosuję to w ten sposób, że po pierwszym użyciu płat wychodzi i już go nie ma, a ja zostawiam sobie zawiniętą bardzo porządnie tą esencję i na przykład następnego dnia nakładam esencję jako serum na moją twarz, po prostu wyciskam resztkę z opakowania, wklepuję i sprawdza mi się to bardzo fajnie i poznałam ten patent na którymś blogu i zdecydowanie bardziej polecam, a tamten sposób, no cóż, człowiek uczy się na błędach. Produkt, który chciałam Wam pokazać, bo kiedyś ktoś mnie pytał, czego używam na jakieś małe rany, bo mówiłam, że nie kremu, a więc na małe rany, bo nie kremu, używam Alterre pomadkę rumiankową i wiem, że wiele osób o niej słyszało, że wiele osób też używa jej na brwi i tak dalej i kiedyś też tak robiłam, ale teraz jak mam jakiś problem, czyli na przykład czyli na przykład tą piękność tutaj wspaniałą, którą leczę plastrami, maściami i tak dalej, ale pewnie już tak to zostanie, to żeby w ciągu dnia nie była spierzchnięta, nie szczypała i tak dalej, to używam właśnie tej maści. Mówię, że to maść, ale wiadomo, że to jest tylko pomadka, dlatego że ona doskonale łagodzi mi wszelkie strupy, a raczej napięcia na oko nich, doskonale łagodzi skórę podrażnioną. Jedyne, czego się trzymam, to zasada, że nie używam jej gdzieś tam do twarzy, to znaczy inaczej, używam jej do twarzy, jak i już, ale wtedy już nie używam do dłoni. Wiecie, o co mi chodzi, żeby dłoń nie mieszała się z tym, co mam na twarzy. Natomiast jest to bardzo fajny pomysł, dlatego że taki produkt też zajmuje mniej miejsca w torebce, pasuje też do suchych skórek, wszelkich takich niedoskonałości, nie musicie nosić całego kremu, czy nawet kurczę do małej kieszeni spodniej i
Proszę bardzo, możecie iść gdzie chcecie, a jesteście ubezpieczone. A teraz przelecimy bardzo szybko przez to, co pojawiało się w Bublach. Buble to był film w ubiegłym tygodniu dodany na kanał, więc jeżeli ktoś pominął, no to też mogę podlinkować na dole. Będzie mi bardzo miło, jeżeli chcecie się albo zgodzić, albo nie zgodzić z moją opinią. Ale zdecydowany faworyt Bubli, czyli najbardziej bublowaty tuż do rzęs, z jakim miałam do czynienia na przestrzeni lat, już się żegnamy. Jedną z wad jest osypywanie, niesamowite. Jeżeli chodzi o następny produkt, to będzie to zdecydowanie Blanks, który po prostu zepsuł się po kilku użyciach i jest beznadziejny i już nie jest nam po drodze, bo po prostu nie działa, a cały system też nie przyniósł mi różnicy. No i w Bublach, ale to już trzeba opowiedzieć dłużej, pojawiły się Vibo Spicy Matte Lips i Rimmel Stay Matte, który też zupełnie się u mnie nie sprawdził. Ale to wszystko było w filmie. To, o czym bym Wam chciała powiedzieć, to produkt, który kiedyś uwielbiałam, teraz po nim nie widzę różnicy. Wolałabym gli skóry, ale po niej już też nie sięgam, a więc mamy tutaj Pantene. Intensywna regeneracja, produkt ułatwiający rozczesywanie. Ja w zasadzie tak bym mogła powiedzieć, że jest to produkt ułatwiający rozczesywanie. Teraz jeżeli chodzi o produkty ułatwiające rozczesywanie, wolę takie, które ułatwiają rozczesywanie, znowu się powtórzyłam, i wygładzają, czyli szukam na przykład jedwabiu w sprayu, bo da mi to ten sam efekt, bez alkoholu wysoko w składzie, niż te wszystkie odżywki, już to nie jest to, czego pragnę. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju pragnienia, to chciałam, żeby Bielenda serum różane przyniosło mi jakąś różnicę. Natomiast stwierdzam, że o ile ten z olejkiem kameliowym produkt, czy Bielenda z glinką różową i tak dalej przynoszą mi o wiele więcej satysfakcji, a raczej mojej skórze, to to serum różane było takie... Na początku coś tam zrobiło, ale potem przestałam widzieć jakikolwiek efekt, więc uważam, że tutaj szkoda marnować pieniędzy. Jeżeli chodzi o następny produkt, który jest do zadań specjalnych, na razie go nie potrzebuję, ale był produktem do zadań specjalnych i wygląda mianowicie tak. Jest to olejek z drzewa herbacianego, który ja zazwyczaj kupuję na Ekobiecej. Mają tam, teraz już jest z moją specjalną szpatułką, nie mogę tego wyrwać, więc już tak to zostawmy, żeby olejek nie wylądował na kanapie. Stosuję go jako bardzo mocny przesuszacz na wszelkie niedoskonałości. Jak na początku zaczęliśmy nosić wszyscy maseczki, to moja skóra powiedziała, że chyba mnie i bardzo brzydko mnie tutaj wysypywało, czyli na tym miejscu, gdzie po prostu maska była najbardziej aktywna na mojej twarzy. Teraz już tego nie potrzebuję, ale zdecydowanie zużyłam go właśnie w tym kierunku, że po prostu nakładałam go sobie na noc, żeby to trochę wysuszyć, załagodzić, i do tego celu sprawdza się doskonale. Jeżeli będę kiedyś jeszcze go potrzebować, to sobie kupię. Natomiast z tej serii też do dziś polecam piankę do oczyszczania twarzy, bo bardzo ładnie załagadza niedoskonałości. Ja nie potrzebuję, ale do dzisiaj drzewo herbaciane, bardzo łatwo tą firmę rozpoznać. Jest warty uwagi. Produkt, który dzisiaj będzie najbardziej zużyty, bo wydaje mi się, że nigdy w Denku nie widzieliście tak zużytego rimela, bo tutaj naprawdę możecie mnie przez tego rimela zobaczyć. Jest to produkt, po który nie chciałam sięgać, to znaczy u mnie podkłady z rimela się jakoś nie sprawdzały, pomadki generalnie tak, poza jednym bublem, i jakoś tak sobie zawsze mówiłam, że Rimmel Match Perfection setka to nie jest produkt dla mnie. Okazało się, że jest to produkt dla mnie, dlatego że daje delikatny mat, ale taki naturalny, że na mojej skórze bardzo ładnie utrzymuje się cały dzień, a sprawdza się i w dni, kiedy jest cieplej, i w dni, kiedy jest chłodniej. Sprawdza się z różnymi kremami i jest to po prostu produkt, jak dla mnie, fantastyczny. Ja Wam nawet w sumie o nim nie mówiłam. Jeżeli będę kręcić ulubieńców ostatniego półrocza, może tak będzie w tym tygodniu, to wtedy może o nim wspomnę. Natomiast wydaje mi się, że przeszła już jego fala najważniejszego echa na rynku,
ale chciałabym, żeby rimel go nie zmieniał, dlatego że jestem przekonana, że zużyję teraz te kilka podkładów, które mam i na pewno chciałabym do niego wrócić. Nie wrócę już do L'Oreala, zapewne nie będzie mi po drodze już żadnym Miss Sporty i tak dalej, a do niego chciałabym wrócić. Naprawdę robi różnicę na mojej twarzy i ja go sobie cenię, u mnie się sprawdza, ale wiem, że zapewne u wielu z Was jest po prostu bublem. Usłyszałam takie opinie. A, i jest bardzo wydajny i pompka działa do samego końca. Same plus. Że rynek dzieli się na te osoby, które uwielbiają rozświetlacze z Makeup Revolution i te, które ich nienawidzą. Ja należę do tej pierwszej grupy, czyli po prostu uwielbiam. I ten produkt daje wspaniały blask z kolorem. Jest to takie mocne, mocne rozświetlenie. O, teraz i ładnie widać. Natomiast opakowanie tutaj jest przeokropne. I teraz zobaczycie coś, czego mi szkoda. Czyli bardzo duże opakowanie produktu, który naprawdę zużywam już od kilku miesięcy. I jak widzieliście mój film z toaletką, to ja tam mówiłam, że będę musiała go w końcu wyrzucić i doigrał się. Po jakimś 10 razie, kiedy dosłownie zaorał moją toaletkę, kiedy wszystko było nim wsypane, gdzie muszę wszystko wyciągnąć, żeby to ładnie wyczyścić, po prostu odpuszczam, bo ja nie mam jak go przetrzymać. Mogłabym w jakimś małym kartonie, ale wtedy on cały czas, wiecie, ma kontakt i z tym kartonikiem i trzeba go wyciągać i tak dalej. Próbowałam go związywać gumką, ale to się po prostu nie sprawdza. Szkoda mi bardzo, bo wiem, że mimo iż bardzo lubię efekt, jaki on daje, ja go już nie kupię. Po prostu to nie jest już produkt dla mnie ze względu na to opakowanie, ale ja dalej będę bronić rozświetlaczy z Makeup Revolution, bo ja je po prostu uwielbiam. Dajcie znać, czy wy je lubicie, czy nie. Nawet nie zasługuje na komentarz. L'Oreal w bublach był, tutaj odchodzi. Następny produkt, który nie zasługuje na komentarz, to Botanic Korean Beauty, krem, który z Botanic u mnie robił najmniej. Ja nie widzę jakiejś specjalnej różnicy. Lubię tą firmę, ale ta seria po prostu u mnie się nie sprawdza. I żeby nie było, że tak ładnie oszczędzamy czas i lecimy dalej, to teraz kilka sekund o dwóch moich ulubionych peelingach. Jeden już mam nowy w łazience. Jest to Taupa enzymatyczny peeling. Chyba każdy go zna. I mówię, że kilka słów, dlatego że chciałam Wam powiedzieć, że ja go stosuję częściej, czyli na przykład 3 razy w tygodniu, a bardzo cieniutką warstwą. I dzięki połączeniu z filtrami do twarzy 50-kami, które stosuję teraz nagminnie, mam już swój ulubiony, naprawdę widzę poprawę w moim wyglądzie skóry. To znaczy ja nie stosuję 30 różnych produktów. Wydaje mi się, że ta dwójka, czyli SPV-ka i Taupa, najbardziej mi pomogły, jeżeli chodzi o wygląd mojej cery. Ona wygląda nawet bardzo dobrze, bym powiedziała. Brakuje mi jeszcze, żeby była taka, wiecie, wewnętrznie świetlista, ale to już jest raczej kwestia diety. Natomiast na samą skórę absolutnie nie narzekam. Jest fajnie. Jest bardzo dobrze, bym powiedziała. I drugi produkt, który chciałabym kupić ponownie, ale nie wiem, czy uda mi się to zrobić i który po prostu uwielbiałam, to jest moje drugie albo trzecie opakowanie i wydaje mi się, że on zawsze gdzieś tak przechodził bokiem i nigdy o nim nie wspominałam. Jest to Perfekta Rozświetlenie i Energia, olejkowy termopeeling. On ma naprawdę formułę takiego olejku, co zaraz zobaczycie. Bardzo fajnie pachnie, dość specyficzny zapach, ale przyjemny. Natomiast jeżeli chodzi o sam produkt, rany jakie to było fajne, jeżeli chodzi o przygotowanie twarzy pod inne zabiegi. Ona była aż taka, wiecie, cieplutka. Bardzo fajnie też rozgrzewał, bo nie, że tak piekł, tylko właśnie wydzielała ta skóra, wydawało się, że wydziela takie ciepełko. Bardzo ładnie rozświetlał skórę, fajnie otwierał pory. Ja na przykład po użyciu tego produktu lubiłam sobie użyć wszelkiego rodzaju, wiecie, te takie maseczki oczyszczające na nos. Bardzo ładnie wchodził po tym nawet zwykły krem pielęgnacyjny. Widziałam różnicę. Ja mam gdzieś tutaj pęknięte naczynko i ten krem tego nie, i ten produkt tego nie pogarszał. On, mam nadzieję, że nie jest już wycofywany z rynku. Widzę go w mniejszej ilości drogerii, ale dziś muszę zrobić zakupy przez internet, jeżeli chodzi o drogerie internetowe i jeżeli będzie akurat w tej, w której kupuję, na pewno sięgnę ponownie. Dzisiaj Was dosłownie zasypuję tym wszystkim. Produkt, który kochacie albo nienawidzicie, u mnie Bourjois Healthy Mix
Ja nie wiem czemu, ale ja zimą go nawet lubię. Natomiast latem ja go nienawidzę, bo zbiera się w każdym załamaniu, ta skóra nie wygląda fajnie, nie lubi się z wieloma moimi kremami i to już jest niezależnie od poru roku. Jest to jeden z niewielu podkładów, który u mnie kaprysi, jeżeli chodzi o bazę, o zmianę kremu i tak dalej. I miałam taki moment zawahania, żeby sobie to 52 kupić ponownie, ale uwaga, ja akurat kupiłam próbkę przez internet, ale uwaga, nie kupię, dlatego że wiem, że ten skurczybyk przy ubraniach dosłownie się ściera. Jak on poczuje ubranie, kurtkę, szalik, nie wiem, rękę, to stwierdzi, że to jest ten moment, kiedy trzeba zejść z twarzy, a u mnie to nie przejdzie, dlatego że ja bardzo często noszę bluzy, gdzieś mi tam, wiecie, dotykam tą bluzą twarzy podczas ściągania i ona się gdzieś brzydko zabrudzi, jedną białą bluzę już musiałam przez podkłady wyrzucić i tak dalej, więc generalnie nie właśnie dlatego. To jest mój koronny argument przeciw niemu. Po prostu nie, bo się ściera z twarzy. Polska spiżernia urody, domowy ogródek, marchewka. Marchewką aktualnie się myje, już prawie się kończy i sprawdza się to u mnie lepiej niż żele i nie przesusza tak jak różne inne. A w zanadrzu mam jeszcze pomidor. Kolejny produkt, który się nie sprawdzał. Jest to Pilaten maska ośmiornica na nos. I cena tej maski to jest chyba 7 zł i kupowałam to z myślą, jak kupię za 7 czy 8 zł, jak nie więcej nawet, nie pamiętam już, taką maskę i fajnie przygotuję nos przed tym, to po prostu wszystko wyjdzie z tego nosa, a nie wyszło prawie nic i jeszcze bardzo ciężko się odlepiała. To nie jest tak, że pierwszy raz mam do czynienia z taką maską, więc mówię wam szczerze, ona się ciężko odlepiała, więc ja nie polecam, lepiej sobie kupić, nie wiem, opakowanie 10 płatków, bo efekt ten sam, a nawet lepszy. To jest taki trochę bubel, ale nie używałam więcej niż raz, bo miałam tylko jedno opakowanie, więc nie będę mówić, że to bubel, ale taki trochę bubel. Ja nie wiem, jakim cudem ja mogę jeszcze dalej stąd wyciągać i jakim cudem ja tyle uzbierałam przez miesiąc, ale mamy tutaj L'Oreal Elsev Dream Long, odżywka rozplątująca. Pierwsze, na co będę narzekać zdecydowanie, to to, że rozerwałam głowicę, kładałam tam palec i dalej ta odżywka jeszcze tam jest, więc ja już nie wiem, co bym sobie tam mogła włożyć, a nie będę niszczyć nożyczek ze względu na twarde opakowanie. Ale mam bardzo wyrobioną opinię odnośnie tego produktu. Jeżeli nie szukacie czegoś mega naturalnego do włosów i szukacie czegoś, co naprawdę w 3 minuty zrobi różnicę, to jest to produkt dla was. Jeżeli nie szukacie czegoś mega wydajnego, ale jest tanie, więc jest to do akceptacji, to jest to produkt dla was. Jeżeli macie dłuższe włosy i chcecie, żeby właśnie ładnie się błyszczały, żeby były bardziej miękkie, to znowu jest to produkt dla was. Jeżeli szukacie produktu, gdzie maska z tej serii wydaje mi się, że robi mniej niż odżywka, to znowu jest to produkt dla was. Ale nie jest to produkt dla mnie. Dlatego, że ja osobiście chcę wprowadzić zmiany i wychodzę z takiego założenia, chociaż jest to pełne sprzeczności, od razu mówię, że lepiej wykluczać jedną negatywną rzecz ze swojego życia, ale robić to konsekwentnie, niż chwytać 40 srok za ogon i próbować zmienić świat. Zostały mi już chyba 4 produkty z L'Oreala i to jest wszystko. I się będziemy żegnać. Ale mniejsza z tym. Jeżeli naprawdę zależy wam na fajnym produkcie, to ja ten produkt polecam. Jest tani, jest fajny. Naprawdę bardzo pozytywnie jestem zaskoczona tym, co robię z włosami. Ten produkt jest fajny. Tylko taka jest moja decyzja. Dobra, kochani. Dzisiaj było ponad 25 produktów, więc jak w przyszłym miesiącu przyjdę z dękiem, to zaczniecie podejrzewać, że ja to wylewam, wyrzucam i generalnie rozdaję wszystkim znajomym. Natomiast naprawdę jakoś mi się udaje to zużywać, bo cały czas chyba piłuję po prostu te produkty, które są prawie zużyte i za chwilę będzie problem przyjść z czymś nowym, bo niczego nowego A nie mam, B nie zużywam, ale... Dajcie znać, jak wam się podobał ten film, czy jesteście zadowoleni z tego, jak to wygląda, czyli troszkę przyspieszam, widzicie więcej, bardziej skondensowane. I czy właśnie podoba wam się to, że jest środa i sobota? Pewnie napiszecie mi, że tak, ale czy wy pamiętacie, że te filmy są też w środę? Będzie mi bardzo miło, jeżeli spotkamy się na Instagramie. No i co? Do następnego. I co? Czego ja wam mogę życzyć?
żebyśmy byli wszyscy dla siebie mili. Pa, pa, kochani. Trzymajcie się. Do następnego.